Witam. Jeżeli zdarzy Wam się przygoda z zerwaniem linki lub jakaś inna przygoda, że nie idzie otworzyć maski w szaranie z rocznika 99, czyli przed liftem, to sposób jest bardzo prosty. Zaraz go pokażę na filmie, żeby każdy wiedział, jak to zrobić bez żadnych problemów. Ściągamy znaczek, zaczynamy od góry. Wsadzamy śrubokręt pomiędzy chłodnicę a plastik. Delikatnie, żeby nie zniszczyć chłodnicy. Pchamy do momentu, kiedy jest opór. Przechylamy w prawo i dwoma rękami mocno przesuwamy w prawo. Po odskoczeniu mamy otwartą bez żadnego problemu. Żeby to jeszcze raz pokazać, zamykam, nie idzie otworzyć. Trzeba dobrze wycelować, żeby nie zniszczyć chłodnicy. Na to trzeba bardzo uważać. Śrubokrętem mniej więcej na środku wpychamy do końca, aż poczujemy opór blachy. Potem w prawo i dwoma rękami mocno w prawo. Tak jak widać, maska się bez żadnego problemu otwiera. Jeszcze raz to samo pokażemy z góry, żeby każdy widział, jak to wygląda. Zamkniemy tutaj sobie zameczek, tak jakby była maska zamknięta, o, w ten sposób. I teraz mam nadzieję, że to będzie widać. Wsadzamy ten nasz śrubokręt, trochę nie umie trafić między plastik. O, teraz powinno być widać, gdzie idzie śrubokręt. Chyba widać go. Tu jest ten śrubokręt. Tu jest ten opór blachy, o którym mówiłem na środku. Można sobie tak przesadzić, znaczy przestawić śrubokręt w tą pozycję, chociaż nie ma znaczenia. I ciągniemy w prawo. Jak widać, pięknie odskakuje. Jeszcze raz, żeby była jasność, jak to zrobić. Ciężko jedną ręką, no ale damy radę. Albo i nie. No, troszkę się męczę. No, w każdym bądź razie postawimy na chwilę. Ja sobie to wcisnę. O, i jeszcze raz pokażemy. Tu można pokazać dokładnie, w które miejsce to jest wsadzane, tylko zdemontuję sobie kamerkę. I teraz wiadomo, że przy próbach możemy troszeczkę uszkodzić chłodnicę, ale wiadomo, że nie robimy tego za każdym codziennie, tylko przy awarii. Więc tak to wygląda tutaj. Śrubokręt na środku. Teraz tak to wygląda z tej strony. O, będzie dobrze widać. Tu mamy śrubokręt. On musi się oprzeć o tą blachę. Także nie pchamy głębiej gdzieś tam z boku, tylko na środku. I jeszcze raz. Tu mamy śrubokręt, tam mamy końcówkę linki. I pchamy w prawo. Jak widać, ładnie odskakuje. Że myślę, że filmik się przyda niejednemu, żeby nie rozbierać pół auta, żeby się dostać do zamka. Oczywiście znaczek Volkswagena zakładamy troszkę inaczej. Wyciągaliśmy od góry, wsadzamy najpierw od góry, dociskamy dół i znaczek już jest zamontowany. Mam nadzieję, że niejednemu pomogłem. Do widzenia Państwu.